13 maja. Dzisiaj polski rząd przedstawił plan zmniejszenia obostrzeń, jeżeli chodzi o koronawirusa. Ja najbardziej czekałem na sytuację na granicy. No i się okazuje, że chyba nic się wiele nie zmieni. Zdaje się, że przedłużyli kontrole graniczne, te, na które teraz są na tych zasadach. Chyba do 12 czerwca, o ile dobrze pamiętam, właśnie nie będę teraz sprawdzał. No ale na razie nic nie wspomnieli, co z kwarantannami. No właśnie to jest cholera, największe dziadostwo. Jeszcze, słuchajcie, ja tak jeszcze bardzo się nie podniecam tym, bo ja już tu wspominałem w filmach, jeżeli dalej nie będzie kwarantan, sorry, to wybieram się do Polski chyba na przełomie lipca i sierpnia. No mam nadzieję, że już do tego czasu jakoś to tam ta sprawa będzie naprawiona. Zastanawiam się też, słuchajcie, czy istnieją jakieś statystyki w Polsce, polskie statystyki, ile osób przyjeżdżających do Polski, przechodzących kwarantannę, przyjeżdżających do Polski z zagranicy, ile z tych osób rzeczywiście była zarażona koronawirusem. Nie, ja nie słyszałem o takich statystykach, może ktoś z Was wie. Tak się pytam z ciekawości. Bo ja mam wrażenie w tej chwili, że jeżeli bym przyjechał do kraju, to ta kwarantanna by była po to, żebym ja się nie zaraził w kraju od innych mieszkańców, bo w tej chwili z tego co obserwuję, ta liczba zachorowań, raczej liczba testów, które zostały wykonane w stosunku do zachorowań wcale nie maleje, nie? Zdaje się, że cały czas rośnie i właśnie się dziwię, że próbują na przykład zwiększyć liczbę osób jadących tam tramwajami, pociągami, komunikacją w ogóle. Ale no, ja mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, nie? Tam wstawiłem zdjęcie, teraz też je tutaj wstawię podczas filmiku. To jest zdjęcie sprzed 12 lat. Tak, tak, pracuję 12 lat już w tej szklarni i absolutnie tego nie żałuję. Tam jest zdjęcie w maseczce. To był okres likwidacji, kiedy te planty były ścinane. Mieliśmy wtedy, no już woda była zakręcona, te pampersy były suche, ale strasznie dużo mączniaka było na plantach. Jak one były cięte u góry i spadały na ziemię, to wszystko się wznosiło. Było normalnie tutaj szklarnia, to wyglądała jakby tutaj była jedna wielka mgła, taka gęsta, nie? No i szef udał te maski, ale powiem Wam, że ja popracowałem w niej może godzinę, po prostu nie dało rady. Wtedy pamiętam, wyszło słońce, mimo tego, że ogrzewanie było zakręcone, wyszło słońce, robiło się bardzo ciepło w szklarni. Kurde, maska to normalnie mnie dusiła, po prostu to się zakleiło tym pyłkiem mączniaka. To była nie robota, nie? Także już całą likwidację robiłem bez maski, ale zresztą większość, chyba wszyscy robili, już nie pamiętam dobrze. Z tym, że rano to kurde taką flegmę miałem białą, że masakra, przekazy wszyscy chodzili. Kaszlanie, tak jakby dziennie wypalali dwie paczki papierosów bez filtra. No ale już to był taki jeden rok, później już nie było takiej tej pylicy strasznej. I tak się zastanawiam właśnie, bo minister Szumowski, ja to, kto się orientuje w polityce, kto to obserwuje, to wie, że przed pandemią, czy tam na początku pandemii stwierdził, że maski są absolutnie niepotrzebne, bo one nic nie robią. Później raptem stwierdził, że maski muszą nosić wszyscy, oprócz osób, które mają tam jakieś zalecenia lekarskie, że będą się podduszać. Ja się zastanawiam, jak będą czas upałów nadejdzie, czyli będzie tak 30 stopni, a tak może być, bo ostatnio wiemy, że warunki pogodowe się zmieniły, że będzie upał. Kto w masce będzie chodził na twarzy? Przecież to jest niewyróbka z niewytrzymką. Przecież kurde, to wtedy powietrze jest gęste. Gdzieś tam wiecie, w takich małych miasteczkach jak u mnie w Myśliborzu to jeszcze damy radę, nie? Ale gdzieś w dużych miastach, w blokowiskach to będzie rzeźnia normalnie, no. Nie, może do tego czasu też troszeczkę ten coś pozmieniają. Tutaj w Holandii nakazu nigdy nie było, już nie będzie i jakoś ten wirus już, można powiedzieć, został zwalczony, bo liczba wykazanych zachorowań
drastycznie spadła, a liczba zgonów to samo. Tutaj w tej chwili chyba liczba zakażonych wszystkich od początku pandemii jest 46 tysięcy osób, tylko mi się wydaje, że tych testów jest tu przeprowadzanych o wiele więcej. Tak mi się wydaje, na szczęście odpukać my jakoś nie chorujemy. Zresztą ten mój region, moja gmina, moja gmina, tam widziałem na mapce, a dużo tych zachorowań nie ma, jest coraz mniej. Już nawet są gminy na mapce Holandii wolne od zakażeń nowych, czyli są na biało, a jeszcze niedawno wszystkie miały jakiś tam kolor żółty lub pomarańczowy. No i co tam jeszcze? A wczoraj tam dałem wam ten filmik z tą psią kupą. Nie, to był tak, słuchajcie, to był taki filmik spontaniczny. Mówię, kurde, no ciekawa sprawa, bo ja się tak jeszcze z tym nie spotkałem, nie? Mówię, że tą sąsiadka po prostu, ona widziała to z okna, ona nie pracuje. Widziała z okna, że piesek klocka postawił. Wzięła to zrzut ekranu, zrobiła, nakleiła na tym i ten. Ja tam nie mam nic przeciwko temu, jeszcze numer zrobiłem, bo poszedłem, oni naprzeciwko mnie mieszkają. Zapakowaliśmy trochę pomidorów do siatki i tam wiecie, jak wyszedłem z klatki, ona patrzyła przez okno. Ja do niej tam macham, wyjdź, nie? Poszła do tego, poszła do drzwi wejściowych swoich, otworzyła i myślała, że ja mu pierdolę, nie? Ja powiedziałem, że to była bardzo dobra chuje idea, dałem jej dobry pomysł, dałem jej pomidory, pokazałem kciuka i poszedłem. Ale mam już dzisiaj chyba tej kartki nie będzie, nie? W ogóle ludzie przechodzili, to cały czas na to patrzyli. Zaglądali. Jest, i tutaj też mam takiego sąsiada, który ma pitbulla, zdaje się. To teraz to nie wiem, teraz to jeździcie z nim do lasu, nie? Ale przedtem to puszczał go bez smyczy. Wczoraj z koleżanką gadałem. Właśnie zaraz powiem, o czym ja gadałem z koleżanką, ale też gadałem o psie. To ona wie, kto jest właścicielem tego psa, który mi nasrał pod oknem. Okazuje się, że to jakiś jest były nauczyciel. A jeżeli chodzi o tego pitbulla, no to facet taki, można powiedzieć, że holenderski menel. Narkoman. Chyba wiecznie zadziwiony. Jak widziałem, czasami samochód parkuje, to na trzeźwo już tak człowiek nie postawi. Człowiek samochodu. No to puszczał go bez smyczy. Gdzieś tam miała akcja, z niej ten pies nasrał jej pod, dosłownie na ścieżce pod domem. Ona wyszła mu powiedzieć, żeby to posprzątał, to ten z ryjem na nią się wydarł, nie? No, jakie tam. Ale chyba coś gmina zadziałała, bo mówię, tylko na smyczy chodzi i widziałem, że gdzieś tam jeździ z nim. Wsadza do Volkswagena i gdzieś tam jeździ w trasę gdzieś, żeby się piesek wyhasał. A ogólnie to gadałem z nią, bo pokazały się oferty mieszkań z gminy znowu. Była długa przerwa, nic się nie działo. Raptem wczoraj wyskoczyły dwie oferty. No i ja się jej zapytałem, kim ja jako... Jak ja mam zaznaczyć, czy ja jestem tak jak starterem, czy pierwszy raz tu będę mieszkał, czy ja jestem gościem, który mieszka już tutaj, ale będzie się wyprowadzał, czy jestem pilny, nie? Ona mówi, że jestem tym właśnie środkowym. Okej, no to ja zaznaczyłem. Ale ona mi mówi, napisała tam na Messengerze, że dobrze by było, żebym opłacił 40 euro i automatycznie po opłaceniu tego 40 euro, tak by wskakuje na liście o kilka oczek wyżej, nie? Oczekujących. Nie było czasu z nią rozmawiać, bo ona też tam, słuchajcie, ona uczy języka holenderskiego i w tej chwili robi lekcje zdalnie, także ta nie miała za bardzo czasu, ale ona miała dzisiaj zadzwonić do gminy, właśnie tam do tej spółdzielni całej, że ja chcę uiścić tą opłatę, jak ja mam to zrobić, czy przez internet, czy u nich bezpośrednio, bo ona mówiła, że to się u nich płaciło. No kurde, chciałbym się zmienić tą chatę, słuchajcie, podnieśli mi w tej chwili od czerwca o 35 euro, a mówię, warunki wcale się nie polepszają na tym mieszkaniu, wolałbym, kurde, żeby mieć ten ogródek, a nie ten spacenia, który widzicie często w filmikach u nich. No i miejmy nadzieję, że to jakoś wypali. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? No, coś miałem mówić jeszcze. A chyba wszystko na razie. Jest dzisiaj środa,
czas mi tak zleciał, słuchaj, wyspałem się dzisiaj, kurze, tak mi się dobrze spało, że wiecie, jak wychodzę taki naprawdę wyspany, to ten czas mi tak w pracy tu zapierdziela, że ja później jak jadę, to mi tam jakiś pompa chodzi, jak wracam do domu, to się zastanawiam, co ja w tej pracy robiłem, nie? Jeszcze tym bardziej, że wiecie, na audiobooku siedzę, co gdzieś tam jestem wyłączony. Nisko te liście, troszeczkę tu jest wyżej, ale dalej jeszcze jest nisko. Dużo osób dzisiaj trosy pnie, puste. Powiem wam, że szef jakiś ma humor teraz inny zupełnie, bo w ogóle się do niczego nie przyczepia, po prostu wiedzie, że my pracujemy uczciwie. Robimy swoje, pomidory na sortownię wpływają. Chłopaki na sortowni mają robotę. Jakoś to ogarniamy. Wczoraj był trochę zadyma, bo nam parę osób do pracy nie przyszło. Trochę tam jeden się spóźnił, Holender się spóźnił. Teraz mamy do załatwienia Holender. Burdel był trochę mały, ale już tam po tylu latach się człowiek to ogarnia, nie? No i co tam jeszcze? Kurde, o polityce bagadać nie będę, bo nie ma sensu jątrzyć za bardzo. Może i rzeczywiście, jak w tym czerwcu zrobią wybory, tak jak są w planach, to może w końcu będzie można zagłosować tutaj uczciwie w lokalu wyborczym w Holandii, nie? Dla Polonii będzie też możliwość oddania głosu na kandydata na prezydenta. Dobra, ja je kończę. Zaraz koniec pracy i zjazd do domu. Miłego wieczoru.